No cześć! Dzisiaj na Discordzie spytałem was, jaki byście chcieli obejrzeć film? Gothic? Minecraft? Czy mam was zaskoczyć? No i widzę, że 35 osób minus ja 34 wybierało zaskoczenie. Swoją drogą, bardzo fajny serwer, na którym macie rzeczywisty wpływ na rozwój kanału. W pewien sposób, bo was często informuję o różnych głupotach. Tym razem w świątecznej edycji. Zapraszam! Red Dead Redemption 2 ostatnio miało swoją premierę na Steamie, co nie? Dokładnie 5 grudnia. Oj. No tak patrząc, to nie przebiegło ona zbyt miło. Ale dlaczego wspominam o tych śmiesznych gierkach? Bowiem jakiś czas temu na streamie grałem kiedyś w gry hentai, posiadające w nazwie, które pootrzymywałem od swoich uroczych moderatorów i administratorów z Discorda. I teraz stało się podobnie. No muszę przyznać, nie powinienem być zbytnio dumny ze swojej biblioteki steamowej. Hentai Redemption. To jest gra, którą teoretycznie miałem ograć na strumyku, ale stwierdziłem, że to jest zbyt, w cudzysłowie, piękny tytuł, zamknąć w cudzysłowie, żeby tak zostawić na jednym streamie, by tylko może z 40 osób się pośmiało i dotrzyjmy tym, że tąże też wspaniałą grą do szerszego grona odbiorców. Dziękuję bardzo Buniu za prezent. Błagam, nie kupujcie mi już gier w hentai nazwie. Chociaż był tego, Hentai Hitler, to mogę być jeszcze ciekawe. W sumie mam wywalone w swój kanał na YouTube, niech mi go zablokują, to będę miał powód, żeby się przenieść ze streamowaniem na Twitcha czy jakiś inny serwis. W każdym razie, skoro kowboje na Steama nie działają, bo do tego zmierzałem od początku, spogramy sobie w kowboje, które mi będą działać na pewno. Ale przyznaję, że jak na tytuł, który jest jednym wielkim kopiuj wklej, na zasadzie, wyobraźcie sobie, tworzycie sobie swój własny szablon uniwersalny. Macie już gotową postać, macie gotową mechanikę opracowaną, tylko wszystko modyfikujecie. Tutaj zmienicie przeciwników, tutaj troszeczkę inny model postaci, ale mimo wszystko bazowy i tak jest praktycznie ten sam. No i cała mechanika, silnik gry to jedno i to samo. Właśnie tak jest w przypadku tych gier, które mają hentai w nazwie. To jest praktycznie od tego samego autora, który wydaje po 20 będzie złym określeniem, ale naprawdę kilkanaście takich potworków z posklejonymi asetami, ale podstawą jest to samo. Laska z dużymi cyckami w skąpym stroju, strzelająca z broni do dziwnych różnych przeciwników. I mimo wszystko, zagrajmy w to. Tak, nowa gra. Zobaczmy, z czym to się je. Naciśnij spację, by kontynuować. Czuję się, jak gram w kowbojów. Przeszedłem ich w 80 godzin, w sensie 79 godzina, jakoś prawie to, zrobiłem ostatnio misję fabularną, to było niesamowite. Rockstar, you did it again. Ale optymalizacja dalej jest skopana. Holy moly! Dzień dobry, o, to jest nasz koń? Na którego od razu nie można wsiąść, ale można go sobie poprzesuwać. Prawie jak Wiedźmin, to się dobrze składa. O, dzień dobry, strzelamy w panów kowbojów, którzy pojawiają się na naszych oczach i już zginąłem, zabijając tylko jedną jednostkę, a nasza pani się rozkraczyła. Powiem tak, nie oczekujmy od tego jakiegoś wybitnego montażu, bo nie mam pojęcia, jakby z takiego czegoś, mówię, potworka, można było skleić coś niesamowitego, jakiś mój znajomy gra w Rasta. Ja z tym gościem grałem w Rasta 4 lata temu. Jeden nie żyje. Tutaj dalej do mnie strzelałem jeszcze. Fajny rewolwer, nie muszę przyznać. Powiedziałem tak specjalnie, żeby nie było, ale widzę, że moja postać bardzo łatwo umiera. I naprawdę, mają całkiem dobrego cela, ta armia klonów. Wow, 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 wcale to nie jest tak, że w poprzednie dwie tytuły z hentai w nazwie postać dokładnie tak samo się obracała. Także jeżeli nie zrozumieliście, o co mi chodziło, to już doskonale teraz wiecie, o co chodziło, jeżeli stwierdziłem, że jest to gotowy schemat. Trochę modyfikowany. Tak, gry na Unity be like. Op. Dobrze, że te punkty zdrowia się odnawiają, chociaż jaka to jest zasadnicza fabuła? O nie, co tam się dzieje? Hej, ale soundtrack naprawdę wpadł w ucho, muszę przyznać. Halo, co tu się wydarzyło? Powiesili dwie anime szmule. Halo, Sayori, is that you? Nie, ten sznur i ta lina. Tutaj jeszcze się jakoś postarał, ale tutaj w tym momencie nie postarał się za cholerę, dopasowując ją do otoczenia. A ot! A się tutaj nagle pojawili cwaniaczki. Wow, to jest 10 zabójstw, halo, osiągnięcie. No świetnie. A może powinienem wkroczyć do tej wioski niczym pewien Arizona Ranger. O tak, robimy to.
O tak, to jest broń. Już widać, z czego można korzystać najlepiej, żeby zabić tych sukinkotów. Nie żebym był jakimś znawcą broni, ale odnoszę wrażenie, że obrzyna chyba nie przeładowuje się tak szybko i w tak precyzyjny sposób również on nie powinien strzelać. Dobra, Kairos, to tylko gra hentai, nie narzekaj. O! No i wytłumaczy mi ktoś, po jaką cholerę kupować naprawdę Red Dead Redemption 2, skoro mamy tutaj praktycznie to samo? Jest Dziki Zachód? No teoretycznie jest, jak sobie pojedziemy w okolice Austin w Red Deadzie. Mamy ludzi, do których strzelamy z broni tamtych czasów? Oczywiście, jak najbardziej. Drogie dzieci, jeżeli nie działa wam Red Dead Redemption 2, kupcie sobie po prostu jakąś dziwną grę hentai w nazwie za 5 zł. Skrzynka. Duży minus w tej grze jest taki, że nie możemy jeździć na koniu. W tej grze jest ranking. Najwięcej ktoś w tej grze zabił 6970 osób. Czy naprawdę ktoś spędzał tak miło czas w Hentai Redemption, żeby wbić pierwsze miejsce w rankingu? Hej, setne ma jakiś Koreaniec, Chińczyk czy Japończyk, nigdy nie, w sumie nie potrafię rozpoznać tych znaczków. 59 zabójstw. Czuję się zobowiązany, żeby zająć chociaż setne miejsce i być w tej tabeli. Oh yeah. Widzę teraz zasadniczy minus tego tytułu. Nie można wejść do baru na picie alkoholu, co oczywiście w produkcie Rockstara można było jak najbardziej poczynić. No, słaby level design moim zdaniem. Oj. Otwarty teren? Jasna sprawa, że otwarty teren. Druga kwestia to taka, że nie jest zagospodarowany w żaden sposób, więc nawet nie spotkamy węża, który miałby nas ugryźć, czy jakiegoś kaktusa. Niemniej jednak możemy iść tam, gdzie nasz wzrok poniesie, co jest dosyć ciekawe. I naprawdę olbrzymim plusem dla tego tytułu odnoszę wrażenie, iż... W ogóle spójrzcie na ten zasięg widzenia. Tam na horyzoncie mamy bieganinę gamoni, którzy jakby starają się nas szukać, ale nie są w stanie tego zrobić. Najciekawsze jest to, że na tym tle najlepiej widoczne są powieszone baby. Nie muszę chyba mówić, który u nas koleżka w Discordzie takowe rysował. Liczę na kolejną pracę. Te detale. To jest naprawdę świetne. Jak tym ekranem w ogóle telepie podczas strzelania z tego obrzyna, to jest naprawdę kolejny element realizmu. W końcu broń o takiej potędze. Oczywiście naturalną koleją rzeczy jest, że będzie się tak rzucać. Hej, 70 zabójstw. No i gdzie ja tutaj niby jestem? A to może trzeba bez umieranka? Cholera wie, aż tak mi nie zależy. Może się tutaj kiedyś dzisiaj pobawię. Ech. No, fajna gra była, fajna, to sobie pograliśmy, nie? Ciekawe, co mi wyjdzie z montażu tego filmu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To było Hentai Redemption, zakupione od Bunia dla mnie, tak? Chyba w ten sposób. Trzymajcie się, guys. Zobaczenia w innych dziwnych materiałach. A może bardziej normalnych. To się jeszcze okaże. Ja generalnie tej grze daję 5 na 10. Dobrze się bawiłem. Zacznę chyba recenzować gry hentai w nazwie. Cześć. Ale w sensie tam, gdzie nie ma erotyki.